Cześć, jestem Marta, a Wy jesteście na kanale Healthy Lifestyle. W dzisiejszym filmie pokażę Wam paczkę PR, którą dostałam od marki Christian Laurent, którą dostałam właśnie dzisiaj. I może słowem wstępu, ja markę Christiana Laurenta poznałam jakoś tak 4 lata temu. Miałam jakoś 24 lata. I byłam w Rossmanie, w ogóle całkiem przez przypadek poznałam tę markę. Byłam w Rossmanie po jakieś serum do biustu i ogólnie tak sobie pochodzić, zobaczyć jakie są nowości. A używam kosmetyków jakichś takich do biustu osobnych, bo one też często mają większe właściwości nawilżające. I na półce był jakiś produkt Bielendy. Nie widziałam innych, więc wzięłam ten z Bielendy i idąc do kasy, przy kasie kasjerka powiedziała mi, że jest teraz świetny krem do biustu, taki wiecie, ujędrniający i tak dalej od Christiana Laurenta, który jest w promocji i wychodzi za tyle samo, co ten z Bielendy bez promocji. No i niewiele myśląc powiedziałam, że dobra, to ja sobie go wymienię i wezmę tamten. Więc pani była w ogóle tak uprzejma, że poszła mi po ten balsam krem i ona mi go wymieniła. Mówi, że będę na pewno zadowolona. No i jeśli chodzi o te takie właściwości ujędrniające kosmetyków, to ja nie wierzę w cuda. To bardziej bazuje na tym, że one faktycznie lepiej nawilżają, a jak skóra jest lepiej nawilżona, no to wygląda na bardziej taką sprężystą i jędrną. Ja też może nie jestem dobrym przykładem, no bo teraz mam 28 lat. Gdy pierwszy raz testowałam tamten krem, miałam lat 24, może 25, no nie pamiętam dokładnie. I no nie oszukujmy się, tak w moim wieku ta skóra nie jest jeszcze jakoś w nie wiadomo jak złym stanie. Ja narzekam, że mam suchą skórę i narzekam na to w każdym filmie, ale no to nie jest jeszcze skóra dojrzała, nie? Więc no może nie jestem zbyt dobrym źródłem, ale byłam naprawdę zachwycona z tego, jakie rezultaty dawał ten produkt. Faktycznie skóra była taka miękka i tutaj czułam po szyi i dekolcie, że jest taka aksamitna, atłasowa, delikatna i faktycznie bardziej nawilżona, przez to nażywało. Przez co wydawało się, że jest ona jędrniejsza. I wtedy zaczęłam jakoś moją przygodę z Christianem Laurentem, chociaż po tym kupiłam, było to albo był wrzesień, albo listopad, bo to były albo urodziny mojej mamy, albo imieniny mojej mamy. I kupiłam jej właśnie na którąś z tych okazji krem do twarzy i krem pod oczy, bo właśnie wcześniej mówiła, że jej się kończy i że może jakiś krem by jej się przydał. To takie, wiecie, to była taka niby sugestia, taka cicha sugestia, nie wprost, ale już wiedziałam, że ona chce dostać krem. Więc kupiłam te dwa produkty i już po 2 tygodniach mi mówiła, że jest zachwycona tymi produktami, świetnie nawilżyły skórę i że ta skóra jest taka rozjaśniona, zdrowa, nie jest taka poszarzała jak wcześniej, nie jest taka zmęczona i była bardzo zadowolona. I zaraz po tym ja kupiłam sobie pierwszy podkład Christiana Laurenta, z którego byłam przezadowolona, ale mam go tutaj też w tej paczce, więc jeszcze Wam o nim powiem. Wtedy on był też za jakieś tam grosze, naprawdę, on był w promocji za tam, nie wiem, 12 zł. I tak widziałam, że ludzie nie chcą go za bardzo brać, no bo jak 12 zł to pewnie nie jest dobry. Ja go wzięłam i od tamtej pory zużyłam kilka opakowań tego podkładu. Wiadomo, testuję różne. Teraz na przykład na twarzy mam ten Maybelline Super Stay 24 godziny, bla bla bla. On jest taki bardziej też pielęgnacyjny i z niego jestem bardzo zadowolona, bo on bardzo ładnie siedzi na twarzy. Nie ma takiego efektu maski. On średnio kryje, można to krycie budować, ale no ja tego nie robię, zresztą tutaj na pewno mi widać, że znowu sobie coś wydrapałam i znowu mam jakieś plamki niezakryte, bo jakoś tak nie zależy mi na tym, żeby nie wiadomo jak zakrywać sobie tę cerę. I tamten podkład z Maybelline faktycznie jest dla mnie satysfakcjonujący, ale ten z Christiana Laurenta jest dla mnie, to jest taka moja dwójka ulubionych podkładów i o tym już kiedyś na pewno mówiłam na tym kanale. Nawet nie wiem, czy w tym ostatnim jakimś makijażowym filmie, gdzie robiłam cały makijaż, nie wspominałam tego podkładu, bo on się gdzieś tam w moich wypowiedziach pojawia dość często. I całkiem niedawno też moja mama pokazała mi, że kupiła sobie odżywkę do rzęs i brwi właśnie Christiana Laurenta i też już używa jakiś czas. Była wcześniej przyzwyczajona do innej odżywki, chyba z Long for Lashes, chyba tak. A teraz przestawiła się na tą, no i jeszcze tak mówi, że no chyba jest ok, ale jest w trakcie testów, więc no
nie da się jakoś tak już nie wiadomo jak określić, skoro wcześniej Long for Lashes stosowała przez tam kilka miesięcy, a tutaj jeszcze nie ma chyba nawet miesiąca. I w ten weekend napisała do mnie marka, czy nie chciałabym dostać paczki PR. I jak zobaczyłam, że to jest Christian Laurent, to mówię, kurczę, no chcę dostać, bo akurat wyszły jakieś nowości i chcieli mi je przedstawić, żebym sobie przetestowała i jeśli będą mi się sprawdzać, żebym Wam poleciła, dlatego teraz jestem nie z polecajką, a tylko z pokazaniem Wam tych produktów. I jeśli ten film pojawi się na kanale dzisiaj, czyli we wtorek, to jutro, w środę, pojawi się na moim kanale, w zasadzie na moim profilu na Instagramie i na TikToku pewnie też, rolka z testów niektórych tych produktów. Także tam Was też odsyłam, będziecie mogli sobie coś więcej popatrzeć, bo tutaj, no tak jak mówię, dzisiaj już mam makijaż na sobie, a tutaj są tusze do rzęs i podkłady, między innymi, więc no nie nałożę na to, bo byłoby to nieuczciwe. Mogłam troszeczkę inaczej się przygotować i robić teraz ten makijaż, przepraszam, ale wyszło jak wyszło. No i pierwszy produkt, jaki wyciągam tutaj z tej paczuszki, jest to serum do brwi i rzęs, właśnie chyba do rzęs i brwi. Chyba właśnie nawet takie, jakie ma moja mama. Jest to napisane, że jest wzmacniające, multipeptydowe. 90% dostrzega pełniejsze rzęsy i brwi w 8 tygodni. Jeszcze słowem wstępu, ja nie narzekam generalnie na gęstość moich brwi i rzęs, bo mam dość gęste i brwi i rzęsy. Ale jak będę mogła sobie troszeczkę zagęścić jeszcze te brwi, no to będzie ok. Co do rzęs, moje rzęsy są gęste, ale proste i krótkie. Więc jeśli by mi to wydłużyło moje rzęsy, to byłabym przeszczęśliwa. Wiadomo, że nie podkręci, no bo to odżywka nie ma na to wpływu, musiałabym zrobić jakąś laminację, ale zobaczymy, może je chociaż troszeczkę wydłuży. Bardzo na to liczę. Odżywka, serum w zasadzie wygląda tak. Za chwilę Wam już pokażę buteleczkę. Mam nadzieję, że mnie tutaj dobrze widać, bo jest już dość ciemno. Niby się wspieram lampą, ale wiadomo jak to jest. Może nie być zbyt naturalnie. Jak Wam to tutaj pokazać? I to jest taka malutka buteleczka. Znaczy malutka, ile tu jest mililitrów? A, tu są 4 ml. To nie wiem, to jest chyba nawet tak normalnie jak jakieś różne sera do rzęs i brwi, nie? To Long for Lashes i tak dalej, i Biotebal chyba też mają po 4 ml. Dobra, teraz to chowam. Dziś już zacznę sobie testowanie. I kurczę, właśnie nie wiem, czy dziś, czy jutro. Dobra, zacznę dziś. I jutro zacznę nagrywać rolkę. No wiadomo, w dzień mi się nie wydłużą, nie wiadomo jak te rzęsy. Zacznę może nagrywać rolkę, żeby też w rolce pokazać Wam efekty po tych tam 8 tygodniach, powiedzmy. Mamy tutaj napisane wzmacniające multipeptydowe serum do rzęs i brwi. Skoncentrowane serum przeznaczone do przerzedzonych, cienkich, krótkich, łamliwych rzęs i nadmiernie wydepilowanych brwi. Zawiera zestaw peptydów oraz kompleksy witamin, antyoksydantów i aminokwasów, które są w synergii z ekstraktami roślinnymi, sprawiają, że brwi i rzęsy stają się naturalnie dłuższe, grubsze, ciemniejsze i bardziej gęste. Stosuj na oczyszczoną skórę powieki i brwi raz dziennie, najlepiej na noc brwi. Nałóż na brwi, skupiając się na miejscach przerzedzonych lub pustych rzęsy. Nałóż wzdłuż linii rzęs. Jak eyeliner wpłynie? Ja nie mam pojęcia, jak się nakłada liner, bo ja nie umiem sobie robić kresek. Już tyle razy robiłam podejście, że chyba już zrezygnuję, chyba już mi się nigdy nie uda. Nie, wiem, że to nieprawda, wiem, że na pewno mi coś strzeli do głowy. No ale dobra, no to jest tylko odżywka. W zasadzie znowu mówię odżywka, to jest serum. To jest tylko serum, więc damy sobie radę, postaram sobie się nie wybić oka. A przechodzę teraz do następnego produktu, bo nie ma co tutaj przedłużać. Następny produkt jest to tusz do rzęs Celebrity Lash Mascara Extreme Length and Volume. Ekstremalne wydłużenie i pogrubienie. 99% dostrzega ekstremalne wydłużenie rzęs. Opakowania są w ogóle obłędne. Takie o opakowanie. Za chwilę Wam pokażę. Szczoteczki są silikonowe i dość cieniutkie. Ta jest akurat taka stożkowa. Już odkręcałam, bo ja nie umiem czekać. Muszę odkręcić i sprawdzić, jeśli chodzi o tusze do rzęs. To ja mam w tym momencie chyba z 5 otwartych. Na szczęście 3 albo 4 są już na wykończeniu. Więc to nie jest tak, że mi się 3 czy tam 4 tusze zepsują i zmarnuję po prostu kasę. One są cały czas używane.
Ale ja po prostu nie mogę wytrzymać i zawsze wszystko otwieram, jeśli chodzi o tusze do rzęs. Z jakąś tam szminką i tak dalej jestem w stanie wytrzymać, ale tusze do rzęs muszę mieć otwarte. Szczoteczka wygląda tak i cieszę się, bo na przykład teraz używam tej maskary Thrill Seeker z Rimmela i ona jest według mnie świetna, fenomenalna nawet, bo naprawdę widzę, że te moje rzęsy są bardziej puszyste. Takie, wiecie, jest taki volume. Ale ma tak grubaśną szczoteczkę, że ja w ogóle nie wiem, jak tym operować. Znaczy daję radę i daję radę się nie wybrudzić, albo to zasługa po prostu jakiejś super szczoteczki, że ja się nie brudzę, bo z tymi moimi koślawymi łapami to jest wręcz niemożliwe, żebym się nie wybrudziła. Ale jeśli chodzi o grubość, jak mam wybierać, no to wolę takie cieńsze. Wolę takie cienkie szczoteczki, bo łatwiej się nimi operuje, gdzieś tam łatwo do końcika dojść. Też dolne rzęsy się dużo łatwiej maluje, bo często przy tej właśnie Rimmela mam tak, że górne rzęsy maluję Rimmelem, ale dolne już maluję sobie na przykład Eveline Variet, bo ma cieńszą szczoteczkę i dużo łatwiej mi dotrzeć w miejsca bez zrobienia sobie pandy. Tutaj mamy napisane, że tusz do rzęs o silikonowej szczoteczce w kształcie wieży. Tutaj wieży, no stożka, mi się wydaje, że stożek, wieża to tak, no dobra. Która daje efekt ekstremalnego wydłużenia i pogrubienia, z łatwością dociera do każdej rzęsy. Intensywnie pielęgnujące, intensywnie czarna formuła masy wzbogacona została o składniki pielęgnujące, które dbają o kondycję włosków. Tusz zapewnia długotrwały efekt bez grudek, rozmazywania i osypywania przez cały dzień. To sobie sprawdzimy. Mam nadzieję, że tak będzie. No właśnie, któryś z tych tuszy, albo ten, który za chwilę Wam pokażę, będę testować już jutro na moim Instagramie i zobaczycie go w rolce. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszam. W opisie są linki do społecznościówek. No i tam możecie zobaczyć. Kolejny tusz, przechodzę płynnie. Tusz do rzęs Celebrity Lash Mascara Dramatic Volume and Definition, natychmiastowe pogrubienie i rozdzielenie do 200% ekstremalnego pogrubienia rzęs. I obie maskary są czarne, bo nie wiem, czy o tamtej powiedziałam, że jest czarna, ale tak, jest czarna. W takim również pięknym kartoniku. Ta już nie jest stożkowa, jest taka prosta, ale też jest cienka, też jest silikonowa, zaraz sobie przeczytamy wszystko. Tutaj mamy opakowanie z bliska. Pokazuję już Wam szczoteczkę i mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać, no bo mówię, już jest dość ciemno. Wspieram się lampą i nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy to będzie się ostrzyć. No najwyżej będę nagrywać jutro jeszcze raz, jak będę niezadowolona. I no i tyle. Już Wam czytam, co tu jest napisane. Tuż do rzęs o precyzyjnej silikonowej szczoteczce z klasycznym eliptycznym kształcie, w klasycznym, nie z klasycznym. Daje efekt natychmiastowego, mocnego pogrubienia i rozdzielenia rzęs. Intensywnie czarna formuła masy wzbogacona została o składniki pielęgnujące, które dbają o kondycję włosków. Tuż zapewnia długotrwały efekt bez grudek, rozmazywania i osypywania przez cały dzień. I tak jak w przypadku tamtej, się dowiemy, to się okaże. Mam nadzieję, że będę zadowolona, no bo mówię, do tej pory byłam zadowolona ze wszystkich produktów Christiana Laurenta, które miałam. No i moja mama, której też gdzieś tam kupowałam różne produkty, też była z nich zadowolona. W ogóle zobaczcie, jak to pięknie razem wygląda. Żałuję, że ja nie trzymam w kartonikach produktów, tylko zawsze je wyciągam. No bo trochę mi szkoda tego zachodu z tym ciągłym wyciąganiem, wkładaniem. Ale teraz jestem w trakcie dopiero robienia sobie porządków w toaletce. Jeśli nie widzieliście jeszcze filmu, gdzie testuję wszystkie swoje pomadki i wyrzucam te, które się zepsuły, to zapraszam Was do poprzedniego filmu, bo tam to znajdziecie. No ale mam jeszcze dużo rzeczy do przejrzenia, wyczyszczenie swoich tych wszystkich szufladek. I dopiero wtedy będę się pozbywać kartoników z tych produktów, bo nie chcę, żeby mi się po prostu wybrudziły. Ale żeby też Was tutaj już nie zatrzymywać jakoś bardzo długo, chociaż mam jeszcze kilka produktów, teraz pokażę Wam te podkłady. Nie będę Wam ich smarować teraz na twarzy, bo jutro po prostu pojawi się rolka na Instagramie, no i tam to będziecie widzieć. A tutaj postaram się Wam troszeczkę opowiedzieć tyle, na ile umiem. Jest to Face Adept, mam go w trzech kolorach, 03 Beige, 02 Vanilla i 01 Ivory. I są to takie produkty, takie podkłady w takich tubkach. I ja w ogóle kupiłam go dlatego, że wcześniej
długo używałam produktów takiej podkładu w takiej tubce od Bielendy. Tam była wersja matowa, taka chyba z niebieskim kółeczkiem i jakaś z czerwonym kółeczkiem i chyba jeszcze jakaś. No i właśnie używałam tej niebieskiej. Nie wiem, czy tam Wam dobrze mówię, czy ona była faktycznie matowa. A i jeszcze było chyba ciemny, niebieski, jasny, niebieski, jakoś tak. Ale pewnie kojarzycie, o co chodzi i mi się po prostu te tubki skojarzyły wtedy z tamtym podkładem, a z tamtego byłam bardzo zadowolona, więc stwierdziłam, że z tego też będę. No i okazało się, że się w nim zakochałam. Ja pamiętam, że zawsze używałam 02 Vanilla, bo to był taki środkowy, ale wydaje mi się, że ten 03 beż na opaloną skórę będzie u mnie ok, a ten 01 po prostu dam komuś, kto ma jaśniejszą cerę ode mnie, więc nawet go nie otwieram i nie będę tutaj pokazywać żadnych swatchy, żeby go po prostu faktycznie komuś oddać, nie? Zauważyłam, że ostatnio strasznie często wykańczam zdania tym swoim nie i muszę się tego oduczyć, bo jak montuję film, to strasznie mnie to wkurza i Was też na pewno to wkurza, także postaram się łapać na tym i minimalizować takie różne wstawki moje. I wracając do tego podkładu, on jest taki bardzo rozświetlający, ma takie właśnie świetliste, satynowe wykończenie, ale daje taki naturalny glow. Skóra wygląda na bardzo zdrową, promienną i z tego co pamiętam, to on miał, bo teraz używałam tego Maybelline, ale wcześniej używałam tego i on miał takie żółtawe tony. Że nie były jakieś tak, chociaż kurczę, no to nie były ani bardzo żółte tony, ani bardzo różowe tony. To było takie coś pomiędzy, takie właśnie idealne dla mnie, czego ja oczekiwałam od podkładu, bo kiedyś miałam taką fazę, były modne żółte podkłady z żółtymi tonacjami, więc szukałam uparcie, nie patrząc, czy one w ogóle pasują do mojego koloru cery. Jak byłam w gimnazjum, no to wiadomo, wszyscy chodzili w pomarańczowych i w różowych podkładach, też nie zważając na to, jaką się ma cerę. A teraz jakoś się na to inaczej patrzy i jak zaczęłam przeglądać jakieś swoje stare zdjęcia, to zobaczyłam, że takie super żółte tony, no to niekoniecznie do mnie pasują. I ten podkład, już wracając, daje fajne, satysfakcjonujące dla mnie krycie, bo jest takie naturalne, bez efektu maski, przykryje co ma przykryć, wyrówna koloryt, fajnie się trzyma, choć nie jest taki... Nie jest taki intensywnie zastygający. Ten Maybelline Super Stay, który mam teraz na twarzy, on jak zastygnie, to jest nie do przesunięcia. I jest też jest bardzo komfortowy, bo on też nie tworzy takiego efektu maski. Teraz akurat mam też puder, więc nie wiem, jak to wygląda w lampie. Ale on też jest taki fajny, rozświetlający, pielęgnacyjny i wygląda bardzo zdrowo. Tylko jego się tak nie da przesunąć. Jak zastygnie, to zastyga faktycznie na mur beton. I później trzeba go trochę pomasować, żeby go zmyć z twarzy w ogóle. I on się gdzieś tam nie odbija i tak dalej. Ten się odbije po dłuższym chodzeniu i może się wyświecać, bo ten zauważyłam, że nie będzie się tak jakoś super wyświecał. Ja mam suchą skórę, więc to już bardziej tłuste i mieszane skóry powinny się w tym temacie wypowiadać, ale tak na podstawie tego, co może Wam powiedzieć osoba z suchą skórą, mówię. Ten faktycznie też nie podkreśla suchych skórek, jak już jesteśmy przy suchości i jest... Czy jest faktycznie taki pielęgnujący? No on tutaj ma w składzie, z tego co widziałam wcześniej już, kwas hialuronowy, ekstrakt z goi i wyciąg z bambusa, więc faktycznie on powinien dawać nam takie nawilżenie i poprawę tej elastyczności przez to, przez tę poprawę nawilżenia. Coś się strasznie plącze, ale to może dlatego, że to moje drugie podejście do nagrania tego filmu. I no dla mnie jest takim... No może to ok, nie jest podkład na jakieś wielkie wyjścia dla wielu z Was, bo wiem, że wiele osób lubi takie podkłady na wielkie wyjścia typu Estée Lauder. A ja nie lubię. Ja lubię naturalne efekty i mi zupełnie nie przeszkadza, jeśli mi coś tam gdzieś przebija. No trudno, taką mam cerę, tutaj akurat właśnie sobie coś wydrapałam, więc też nie oczekuję cudów, że mi się to jakoś super nie wiadomo jak zakryje, chociaż nie wiem, może w kamerze tego wcale nie widać. Ale ten podkład, jeśli lubicie naturalny, rozświetlający efekt takiej zdrowej skóry, wyrównanego kolorytu, to krycie da się gdzieś tam troszeczkę budować, to serdecznie Wam polecam, ale jeśli chcecie się jeszcze utwierdzić w tej opinii, że chcecie go mieć, to zapraszam Was na mojego Instagrama, bo będzie ten produkt testowany. A tutaj mi się coś roztarło, no ale nieistotne. Będzie ten produkt testowany, no i na pewno będziecie mogli go zobaczyć w takiej akcji na żywo. Postaram się zrobić na tyle dobre zbliżenia, żeby było faktycznie widać, czy
jesteście zainteresowani tym podkładem. No i mam tu jeszcze 3 produkty, będziemy je sobie ceremonialnie tutaj otwierać. Mam tutaj eliksir rozświetlająco-wygładzający z witaminą C, 15% kompleks anti-aging, 3 formuły witaminy C, arbutyna, nie wiem co to jest arbutyna, i kwas traneksamowy, też nie wiem co to jest kwas traneksamowy. Otwieramy sobie teraz przy Was odfoliowanko, powącham sobie, nie będę go nakładać tu gdzieś na dłonie czy coś, po prostu go powącham, a jak będę nagrywać jakieś rolki pielęgnacyjne, no to wtedy powiem Wam po prostu coś więcej. Opakowanie, ten kartonik też, bardzo mi ta szata graficzna odpowiada. Ja już kiedyś Wam mówiłam, jak coś dla mnie nie jest pstrokate, to ja nie jestem wybredna, ale tutaj połączenie czerni, złota i białego na pewno kojarzy się wielu z nas z takim luksusem i z czymś takim bardzo przyjemnym, z czymś, co będzie działać, nie? Może to być po części chwyt marketingowy, no wiele marek tak robi, ale wiele też faktycznie jest dobrych. Opakowanie z pipetką. Wydaje mi się, że tutaj też wygląda ładnie. To szkło jest takie to brunatne, brązowe. Też je bardzo lubię. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z czasami, gdy moja babcia zamawiała orężady w takich skrzyniach szklane, takie malutkie. I niektóre były właśnie w takich brązowych szkłach. Były też jakieś tam czerwone i białe, ale były też w takich brązowych, pamiętam. I od razu mi się to jakoś tak miło kojarzy. Ja wszystko sprowadzam do jedzenia, nie? Ale dobra, zobaczę sobie zapach, czy to jakoś pachnie. Produkt jest, o, tu już można zobaczyć, że produkt jest przezroczysty. Zapach ma, ale nawet przyjemny, z czymś mi się kojarzy. Kurczę, kojarzy mi się z czymś z dzieciństwa, a nie umiem tego zlokalizować. Kurczę, czy na pewno to jest możliwe? Kojarzy mi się chyba z różą. Kojarzy mi się z pączkiem z różą, ale nie do końca. Jak powąchałam, to poczułam, że tato zawozi mnie do przedszkola i zawsze przy przedszkolu braliśmy jakąś taką słodką bułkę albo właśnie pączka z różą albo coś i kojarzy mi się z tym zapachem w tej cukierni. Także kojarzy mi się tutaj z jakimś ciastkiem. No mówię, ja wszystko sprowadzam do żarcia. Taka już jestem. Co my mamy tutaj napisane? Aesthetic Solutions to przełomowy program rewitalizacji skóry zainspirowany osiągnięciami medycyny estetycznej. Aktywne sera korygują widoczne oznaki starzenia i minimalizują skutki stresu oksydacyjnego. Zaawansowane mechanizmy przenikania komórkowego pomagają osiągnąć widoczny i trwały efekt odmłodzenia cery. Eliksir rozświetlająco-wygładzający. Silnie skoncentrowana formuła opiera się na synergicznym działaniu składników kompleksu C-Booster, który zapewnia natychmiastową poprawę kondycji cery i spektakularny blask. Serum wspiera redukcję przebarwień, zmniejszając symptomy z fotostarzenia się skóry. Witamina C dzięki zastosowaniu jej form. No i tutaj są wymienione 3 formy, nie będę czytać, bo może być tak, że coś przekręcę, a chemikiem nie jestem. Spowalniają procesy starzenia, ma silne właściwości przeciwutleniające oraz wspiera produkcję włókien kolagenowych. Arbutyna, zobaczymy co to jest. Działa rozjaśniająco i wyrównuje koloryt skóry, intensywnie wzmacnia pielęgnację cery dojrzałej, wiotkiej, poszerzałej z niedoskonałościami. Kwas traneksamowy pomaga zredukować przebarwienia i aktywnie zapobiega powstawaniu nowych, przyspiesza regenerację, łagodzi objawy podrażnienia. Sposób użycia rano i lub wieczorem: nanieść kilka kropli serum na oczyszczoną skórę, pozostawić do wchłonięcia, zaaplikować ulubiony krem. No jestem bardzo zaintrygowana. Wiem, że nie mam jeszcze skóry dojrzałej, ale moja skóra przez to, że jest sucha i taka trochę zmęczona, faktycznie odczuwam to, że jest taka poszarzała i po prostu mam wrażenie, że jest brzydka. Więc bardzo chętnie sobie teraz na te szarowe, na te zimne dni potestuję takie serum i zobaczę, jakie będą efekty. Może do tego też powinnam nagrać jakąś rolkę, żeby było takie na przykład po 30 dniach podsumowanie i pokazanie przed i po. To zastanowię się nad tym jeszcze w ciągu wieczorka, bo teraz będę miała bardzo dużo pracy i zastanawiam się, czy będę miała na to zasoby, żeby jeszcze to nagrywać, ale prawdopodobnie tak. Kolejny produkt też odfoliowuję tutaj ceremonialnie. Jest to, nie będę czytać, bo to jest coś po francusku.
infuzyjny złoty krem przeciwzmarszczkowy pod oczy i na powieki, dermoestetyczna korekcja zmarszczek i linii mimicznych, redukcja cieni i obrzęków, ekskluzywna czarna róża, 24-karatowe złoto i jedwab. Czekajcie, czekajcie. A nie, tutaj nie było tej róży. Bo chciałam powiedzieć, że może faktycznie czułam tę różę, może przestanę szeleścić, jak mówię, że może faktycznie czułam tę różę, bo tutaj jest coś z różą napisane. Ale nie, to może być jakieś moje takie, taka dziwna kotwica zapachowa. Pudełeczko prezentuje się tak, no ale no pudełeczko jak pudełeczko, bardziej interesuje nas to, co się znajduje w środku. I jest to taka tubeczka, taki standardowe, myślę, opakowanie kremu pod oczy. Ile tutaj mamy mililitrów? 20 ml, czyli kurczę, wydaje mi się, że całkiem sporo, że te w tubkach mają 15, ale może mi się wydawać. Dobra, innowacja stworzona przez dwa laboratoria badawcze. Technologia dermofuzji 4D. Rewolucyjna technologia wykorzystuje infuzyjny mechanizm transportu składników aktywnych za pomocą najnowszej generacji mikroprzekaźników, zwanych promotorami przejścia komórkowego, które umożliwiają precyzyjne przeniesienie składników aktywnych do głębokich warstw skóry oraz ich sekwencyjne stopniowe uwalnianie. Zintensyfikowane czterostopniowe działanie anti-age na kilku poziomach skóry. Korneofuzja dzięki biomimetycznej formule składniki kremu z łatwością pokonują zewnętrzną barierę naskórka, jednocześnie działając silnie naprawczo na jego powierzchni. Widzicie, tutaj są takie słowa, że się muszę zatrzymywać, bo nie znam. Trzeba się doedukować. Infuzja. Substancje aktywne synchronicznie przenikają przez kolejne poziomy naskórka. Dyfuzja. Poprzez równomierne rozprzestrzenianie składników w docelowych strukturach skóry aktywowany zostaje proces intensywnej regeneracji oraz precyzyjnego wypełnienia zmarszczek. Endofuzja. Etap radykalnej poprawy jędrności i napięcia skóry od wewnątrz. No zobaczymy. Tutaj mamy rezultaty potwierdzone badaniami i test był przeprowadzany w 4 tygodnie. Tutaj z boku coś jeszcze jest napisane? Jest. Przywróć blask swojemu spojrzeniu. Luksusowy rytuał odmładzający, przeznaczony do codziennej pielęgnacji delikatnej, suchej i dojrzałej skóry wokół oczu z wyraźnie zaznaczoną siecią zmarszczek i linii mimicznych. Ja, no może tego tam nie widzicie, ale jak zbliżam jakieś filmiki, też wiem, że no kamera wyostrza czasem tak, że ludzkim wzrokiem, głosem chciałam powiedzieć, nie wiem dlaczego, ludzkim wzrokiem gdzieś tam tego nie dostrzegamy tak na co dzień, ale widzę, że mi się pojawia coraz więcej. I wciąż mówię, no to nie jest tak, że ja mam 90 lat i już nie wiadomo jakie zmarszczki, ale już widzę, więc uważam, że mi krzywdy krem nie zrobi. Jak zacznę go wcześniej stosować, to wcześniej zacznie działać. Przynajmniej mi się tak wydaje, ale też mogę mieć błędne myślenie. Gdzie ja skończyłam? Wszechstronne rozwiązanie pielęgnacyjne dla spektakularnej poprawy napięcia i jędrności skóry oraz precyzyjnej regeneracji. Dermokosmetyczna korekcja zmarszczek, rewitalizująca siła specjalnie wyselekcjonowanych składników, wzmacnia delikatną skórę okolic oczu, intensywnie redukując objawy starzenia, zmęczenia i stresu. Nowatorska formuła bogata jest w przeciwstarzeniowy, regenerujący ekstrakt z ekskluzywnej czarnej róży, szlachetne 24-karatowe złoto, które wzmacnia i odmładza strukturę skóry oraz wygładzające, nawilżający jedwab. Delikatne perełki rozświetlające zapewniają efekt optycznej redukcji cieni i zmarszczek. Krem gwarantuje widoczną poprawę kondycji skóry wokół oczu, regeneruje ją, odżywia i silnie wygładza. Poprzez stymulację mikrokrążenia redukuje cienie i obrzęki. Jednocześnie doskonale ujędrnia skórę powiek. Codziennie rano i wieczorem delikatnie wklepać krem w oczyszczoną skórę wokół oczu. Wydaje mi się, że to faktycznie będzie dobry materiał na test, żebym ja te wszystkie trzy produkty, bo tutaj mam jeszcze jeden, przetestowała i pokazała po miesiącu właśnie taki rezultat. Kot do mnie przyszedł, pewnie tutaj zaraz wskoczy, ale ja już mam... Zaraz Ci dam jeść, Miśku. Wiesz, zaraz Ci dam jeść. Ja już tutaj mam ostatni produkt, jest to Lift Serum, ampułka napinająca, napinająco regenerująca, 2,5% kompleks anti-aging, multipeptydy, ceramidy, pro i prebiotyki. Otwieram ceremonialne odfoliowanie i zabieram się zaraz do czytania Wam, co tutaj jest napisane. Na sam początek opakowanie wygląda tak, żeby tradycji stało się zadość. W środku mamy
Znów chyba z pipetką opakowanie, tak. Bardzo podobne do poprzednika. W ten sposób wygląda. Powącham sobie, czy to pachnie podobnie. Tego kremu pod oczy nie wącham, no bo musiałabym coś wycisnąć, a nie chcę wsmarowywać takiego kremu w dłonie. Zobaczymy. Tutaj jest to bardziej takie mleczkowate, widzę. Tak, tu jest takie bardziej mleczkowate. I tu jest już inny zapach, ale posmarowałam się po nosie. Nie szkodzi. Ten zapach jest tutaj taki bardziej kremowy. Nie wiem, czy nie mam teraz białego nosa. Ale no, wybaczcie mi. Musiałam się uwalić. Zapach jest taki bardziej kremowy, ale bardzo przyjemny. I przeczytamy, co tutaj ma producent nam do zaoferowania. I będziemy się za chwilę żegnać. Aesthetic Solution, dobra, to tego nie czytam, bo to jest to samo o tym przełomowym programie rewitalizacji skóry. Ampułka napinająco-regenerująca. Silnie skoncentrowana formuła opiera się na synergicznym działaniu składników kompleksu Neopeptide, który wspiera synergię kolagenu i elastyny. Serum skutecznie unosi owal twarzy, modelując jej kontur. Multipeptydy wykazują intensywne działanie przeciwzmarszczkowe i rewitalizujące. Zwiększają elastyczność, gęstość i jędrność skóry, widocznie poprawiając jej strukturę. Ceramidy regenerują i nawilżają skórę, aktywnie łagodzą objawy podrażnienia i zaczerwienienia. Pro i prebiotyki wzmacniają i chronią naturalny mikrobiom skóry. Sposób użycia rano i lub wieczorem: nanieść kilka kropli serum na oczyszczoną skórę, pozostawić do wchłonięcia, zaaplikować ulubiony krem. Także mamy to. Pokazałam Wam już wszystkie produkty. Wrzucam je sobie z powrotem do torebeczki, żeby było mi je łatwiej przetransportować do łazienki. Jeszcze raz mogę Wam pokazać, to torebka w ogóle jest bardzo ładna. Te produkty Wam podlinkuję. Wszystko raczej znajdę w opisie, to znajdziecie. W opisie znajdziecie też moje linki do społecznościówek, więc jeszcze raz zachęcam Was do zajrzenia na mojego Instagrama, bo tam pojawi się rolka z testu. Mam nadzieję, że nie będę musiała nagrywać tego filmu jeszcze raz, bo widzę, że jest już naprawdę bardzo, bardzo ciemno i boję się, że po prostu jestem poprześwietlana przez lampę, a tego bym nie chciała, chociaż nie jest ustawiona. Jest ustawiona na najniższą możliwą moc, więc nie powinno być źle. I co tam jeszcze w tym opisie? No w zasadzie to tyle. No i co? Znowu chaotycznie, przepraszam, ja naprawdę muszę coś opanować swoje ADHD. Znowu jest chaotycznie, ale żegnam się z Wami i lecę, bo przypomniałam sobie, że pranie mi się skończyło prać i wypadałoby je w końcu powiesić. No i zabieram się za montowanie tego filmu. Zatem pa, pa, do następnego, a następne to będzie prawdopodobnie denko.